Luj! Musimy Rewo obejrzeć. Gimper stwierdził, że włosy na... Dobra, wie, potężna reakcja na film Rewo. Potężna reakcja na film Rewo. Ok? Spartiatik! Gimper stwierdził, że włosy na rękach u kobiet to oznaka zaniedbania i spotkał się z ogromną krytyką na Twitterze, w tym sprawie... A dobra, bo on dalej będzie komentował, tak? Dobra, to komentujemy potem, bo to teraz wstępniak. Skomentowała jego partnerka Shea. Oprócz tego loteria Fame MMA promowana przez Buddę i Boxdela poszła gorzej niż zakładano. Friz jako jeden z pierwszych polskich twórców uruchomił płatne suby na Twitterze. Kupiłem dostęp i powiem wam, czy warto. Zdobywający popularność TikToker Łatwo Gang wyda wspólny kawałek z Quebo. Po dłuższej przerwie powraca Move Federation, czyli mecze piłki nożnej z udziałem influencerów, a Ulfi chciał pogodzić Lizę z Paramaxilem i skończyło się na wypłaconym liściu. Witam was w podsumowaniu najciekawszych informacji z sieci i lecimy z pierwszym tematem. Okay. A, jeszcze zapomniałem o szalonym reporterze, który zlikował informacje, które stawiają sens Grand Prix od Hailik pod znakiem zapytania. Twitter postanowił wprowadzić nowe metody monetyzacji treści, w tym możliwość płatnej subskrypcji twórcy. Opcję tę postanowił sprawdzić Friz, który uruchomił program i w specjalnej zakładce dodaje posty widoczne tylko dla ludzi, którzy wydali 26 zł. W ramach researchu sam zakupiłem... I to dla każdej osoby osobno się kupuje tego suba na Twitterze? I w dalszej części opowiem, czego możecie się spodziewać. Odpaliłem opcję subskrypcji u siebie na Twitterku, na razie testowo, zobaczę, czy to rzeczywiście jest fajne. Ciekawostka, Twitter przekazuje 97% kwoty, którą zapłacisz dla twórcy, absolutnie przebijając wszystkie inne platformy. Będzie się opłacało twórcom robić tu content. Motywacja finansowa jest, więc teraz trzeba tylko dostarczyć ciekawe treści. To jest coś jak OF? Ty, no tak, bo na Twittera da się wstawiać plus 18 rzeczy. Ty, rzeczywiście, Twitter chce być konkurencją dla OF. Elon Musk ma łeb na karku. Bo przecież w OF są gigazyski. To w sumie... Ta. Tutaj zacytuję post z zakładki subskrypcji. Zakładaj, Karol, mam nadzieję, nie będzie miał pretensji, ale po prostu składnie i w punktach opisał, jakich informacji mogą się spodziewać subskrybenci. Co tutaj zamierzam? Dużo rzeczy przedpremierowych, leaki nowych projektów, leaki nowych produktów, może jakieś wczesne plany. Dużo ty, ale jak 13 osób polubiło i 453 wyświetlenia, to czy się tylko tyle osób kupiło suba u niego na tym Twitterze? Jak na taką osobę jak on znaną, to chyba mało, nie? Chyba, że to godzinę temu założył. 5 zł. GotKids 3 zaraz się skończy. Zrobiłem ci zestawienie z czasem, ile trwa dana gierka. To obczaj sobie. Dzięki wielkie, zaraz zerknę. Kontaktu z wami, filmie. W sklepie itp. Niewykorzystany content, którego jest zawsze bardzo dużo. Do filmu wchodzi 10% contentu, zwykle albo mniej. Exclusive content. Na ten moment Karol dodał 9 postów i rzeczywiście wrzuca przedpremierowej. 400 razy 26 ziko i dziadek mówi, że mało. Chłopie, ty wiesz, ile dla Friza to jest... Ile to jest, co ty napisałeś? 1000 zł? Czy sam dwa? Ty myślisz, że dla Friza 2, 5 czy 10k to on się schyla po to? Przecież jak 10k będzie zarabiał z tego, to on to zara anuluje. Info, nawet zdjęcia z planu. Część wiadomości jest nieco losowa, jak na przykład jakim samochodem się interesuje, ale są też mocniejsze, jak wizualizacje nowego projektu, obszerna wypowiedź na temat występu na Fame MMA, czy też wieloletnie plany związane z Gen Z. Póki co nie ma zbyt wielu osób, a to dla takiego Friza 10k to mało, no. Wiesz o tym. Przecież to jest milioner. On ma w dupie twoje 10k. Jemu bardziej zależy chyba na dotarciu do widzów, niż na tym, żeby zgarnąć tam z 400 osób 10k. Wiesz, o co chodzi? Komentarzy, więc Friz odpowiada praktycznie na każdą wiadomość. Czy te informacje chyba, są warte 26 zł? Chyba, że tam dużo więcej ludzi kupi tego suba. Kilka tysięcy na przykład. No bo przecież Friz jest znany całej Polsce tak naprawdę, a na pewno polskiemu internetowi. Jakby tylko 400 osób miało kupić tam suba, to to jest mało jak na Friza, rozumiesz? Miesięcznie? Zacznie wstawiać dymanie wersów, to 100k ludzi kupi? Ty. Może. Szczerze mówiąc, dla mnie jako kanału newsowo-commentary tak, bo zawsze to dodatkowe info. I tak samo jest to fajna opcja dla wszystkich fanów Friza czy też Gen Z. Cała reszta... Krzychu. A, bo ja tego nie wstawiłem na YouTube'a. Nie pamiętam, jak się to nazywało. Coś tam, Darkness. Raczej będzie zawiedziona, ale też nie jest to program skierowany do wszystkich. Generalnie cały koncept na suby na Twitterze brzmi fajnie, ale myślę, że ciężko będzie zachować ekskluzywność takich informacji. Wiadomo, że każdy może zrobić w sumie tak, też ma rację, bo to jest mega znany typ. Friz, nie? 400 ludzi kupi i wszyscy to będą dalej dawać, bo przecież mają z tego zasięg, że udostępnią te info, co jest płatne.
Więc to mu się w ogóle nie opłaca Freeze'owi. Klina i wrzucić do siebie na profil, więc tym, co będzie wyróżniało tę zakładkę, jest kontakt z twórcą, a tym samym jego zaangażowanie. Spoko opcja, jeśli ktoś ma nadmiar kontentu albo po prostu chce stworzyć zamkniętą społeczność i zarobić trochę kaski. Chociaż zazwyczaj TikTokerzy Nie mnie wiem. nie interesują, to ostatnio pojawił się jeden, który zdecydowanie wyróżnia się z tłumu. A łatwo. Dobra, czekaj. Co powiesz? No. Nie wiem, dance. Raczej nie TikTokerzy wiesz. mnie nie interesują, to ostatnio pojawił się jeden, który zdecydowanie wyróżnia się z tłumu. O Łatwogang wspomniałem wam już wcześniej, ponieważ zrobił on nietypowy challenge z Buddą o 20 tysięcy złotych i dostał się do Fame MMA, podpisując potajemny kontrakt z Boxdelem. Teraz stworzył teledysk dla No to Akwabona Fide kojarzę z tą nigdy na wcześniej TikToku. nieopublikowanych materiałów rapera. Kłębo ostatnio swojego Twittera, przy czym brakuje Rozumiem, swojej Black. niedokończonej piosenki. Mały wielkie serce. Nocne drifty w pęce. Która mi się spodobała, więc napisałem do niego, że szkoda, że nigdy jej nie wydał. Na co on mi odpowiedział to? Stary, jak chcesz, to ja ci mogę podesłać materiały do dokończenia tej piosenki, to będziesz mógł sobie ją skończyć na spokojnie. Wiesz co, słuchaj, no mi się mega to podoba. Wrzucam sobie na Twittera, jak gdybyś miał ochotę wrzucić sobie na YouTube, no to też bez żadnego problemu jestem okej z tym. I tak, to nie żart i sam się dziwię, że Łatwogang nie jest kolejnym projektem innego YouTubera. Nagle nawiązuje kontakt z Boxdelem, chwilę później z Buddą, a teraz do tego pojawia się Kwebo. Co ciekawe, to nie koniec ich współpracy, bo wisienką na torcie jest ich wspólna piosenka, którą nagrają na milion followów Łatwogang na TikToku. Niedługo miałem milion na TikToku i pewnie zastanawiać się, co zamierzam z tym zrobić. Więc O postanowiłem, że zrobię kurde. dla was piosenkę, ale przydałby mi się ktoś, kto mógłby mi z tym pomóc. Mam kamerę na piecu, a w tym piecu mieszka minim. To nie będzie diss na mi. Kłębo wrócił do internetu, żeby zwyzywać mini Majka. Bardzo mi się to podoba. A tobie? Mini Majka, chyba. Nie trzeba było długo czekać na wbicie wyniku, już teraz Łatwogang obserwuje ponad milion osób, a liczba ta cały czas rośnie. Generalnie wykręcam potężne wyniki na TikToku i co chwila zaskakuje nowymi pomysłami. Cały profil jest tak dobrze prowadzony, że aż ciężko uwierzyć, Ja że nie jest to rozumiem, kolejny Dymek, projekt pokroju rozumiem. Ludwiczka o Dojwojtka. W każdym razie warto Ty, śledzić, może tu tak chłopak jest. mocno się rozwija. Na kanale YouTube Dywanika pojawił się materiał On Ulfika. już 10 razy nie kończył z rapem? No. Fajkie rymy. Na kanale YouTube Dywanika pojawił się materiał Ulfika, który Z przedstawił rapera do zaplecze FMMA. TikTokera. Generalnie rozmawiał z różnymi osobami, przeprowadzał mini wywiady i nieco podymiał pod content. W pewnym momencie postanowił zagadać do Paramaxila, a w finale podjąć próbę pogodzenia go z Lizą. No i powiedzmy, że delikatnie mówiąc, nie było to łatwe zadanie. Wiesz, ty jesteś intelektualnie chorąszczanką. Koncept uprawiania, robienia z tobą tak naprawdę OnlyFansa wynik tylko z tego, że jesteś byłą mojego oponenta w oktagonie. I to miało być na zasadzie haha, śmieszne, ale w ogóle seksualnie jest atrakcyjne. Musiałbym się ożreć takiej ilości wiagry, które mi stało, że to jest... Chyba musiałam by być facetem. Nie, nie. Ja pierdziel. Nie musiałabyś być facetem, znaczy... No, żeby się stanął. Mnie podniecają generalnie kobiety, ale... Na tych filmikach nie było tego widać, że ciebie podniecają kobiety. No, ale to jest śmieszne, czy co? No, mnie to śmieszy. Wiesz, jak dla mnie to najbardziej zabawne jest drukowanie takich wybok jak ty, które nic sobie nie prezentują, tylko mają kurwa... A ty co sobą reprezentujesz? Powiedz proszę, kim ty jesteś? Z jednej strony rozmowa była dynamiczna, ale znowu z każdym kolejnym zdaniem konflikt zamiast wygasać to jeszcze bardziej eskalował. Tradycyjnie powrócił wątek oceny kontentu Lizy i ogólnie tego, w jaki sposób... Szczerze to nie wiem czemu on albo kto inny ma do niej problem, że ona tam dupę pokazuje czy cyce, skoro 90% instagramerek to robi albo tiktokerek. O co tu chodzi? Czemu ona jest wyjątkowa i trzeba ją za to tyrać? Bo tego totalnie nie rozumiem. Sposób zaistniała w polskim internecie. Temat ten był już poruszany podczas Cage'a, z tym, że Paramaxil w mocnych i wulgarnych słowach przedstawił swój punkt widzenia. Daj mi na chwilę mikrofon. Każdy to może zrobić, jeżeli dostanie ciało. Jakby, Bo rozumiesz, jest ty nic nie cza? musisz od siebie dodać. Jakby dostałaś geny i to jest wszystko. Są ludzie, którzy starają się, jakby rozwijają siebie, rozwijają swoją osobowość, uczą się tego, jak być śmieszni, uczą się, jak żartować, uczą się, jak funkcjonować. Ale to jest gadanie typu, że... Jezu, jak mi jest ciężko w życiu, bo ktoś się urodził w bogatej rodzinie. Ja pierdzielę, muszę się teraz uczyć, a i muszę pracować. Co za gadanie jest? No to życie nie jest fair przecież, nic nowego, no co za różnica. W sensie rozumiem, gdyby ją krytykować, jakby zrobiła coś serio odklejonego, ale większość dziewczyn pokazuje dupę, cyce na Instagramie, na TikToku, to nie jest nowość. Jakby ona, nie wiem, robiła coś hardkorowego, to wtedy można się do niej o to przypieprzać, a tak? To takie trochę z dupy, szczerze.
w społeczeństwie, a ty jedyny co robisz. Też się oglądam jej, widziałem parę jej TikToków, wiadomo. Ale to nie było nic nadzwyczajnego, ale też, wiesz, nie ma co wymagać kontentu w dzisiejszych czasach. To pokazujesz kurwa dupsko, a tak naprawdę może to zrobić każdy, to dostanie taki gen, lepszy gen niż kurwa płaskodupie. A teraz zamknij mordę, bo kurczę, ja przyjechałam z innego kraju, za pół roku nauczyłam się polskiego języka i rozumiem wszystko, co ty p***lisz i ty p***lisz jakieś farmazony. Ty myślisz, że ja w ogóle się nie starałam i nie zasługuję tego, co mam? Ja nie wiem, bo wszyscy mnie tak nie doceniacie, p***licie głupoty i zaśpiewacie moje dupy, bo u was nie ma takiej dupy i wy nie możecie tym... Śledząc tą zmowę można było wyczuć, że nijak się nie dogadają, że w zasadzie jest tylko coraz gorzej. Rozmowa o niczym, te dwójki. Nie wiem, o co w tej dramie chodzi, drama z dupy. W momencie Liza zaczęła odpowiadać na pytanie Ulfika, a para Maxil uznał za super pomysł, żeby za jej plecami wykonywać obraźliwe gesty i udało mu się ją sprowokować. Często wypowiadam... Ale ci wykupiła ty! Nie wiem co się... O, ja chciałem wyszyła lekko poddymić, ale nie aż tak. Czy para Maxil zachował się jak idiota, pokazując obraźliwe gesty za jej plecami? Oczywiście, że tak, ale moim zdaniem nie usprawiedliwia to uderzenie w twarz przez Lizę. Molestowanie to jest, napastowanie ze strony Lizy. Napastowanie chłopa. Piekło chłopów wciąż aktualne. Niestety. Innych opcji na rozwiązanie takiej sprawy, jak chociażby podjęcie dalszej dyskusji i wypunktowanie głupoty, albo po prostu przerwanie wywiadu i ewentualne dochodzenie swoich praw w sądzie. A tym bardziej, że cała sytuacja nie miała miejsca w ciemnym zaułku, tylko w publicznym miejscu, w którym jest wiele osób, ochrona, kamery i generalnie No słabe argumenty dawał. Nie wiem, Queen, to szczerze nie śledziłem tego, to ciężko mi się wypowiedzieć, co ty piszesz, wiesz? Ja tych dram nie śledzę z nią, ale komentuję, co on gada tutaj, na bieżąco. Stosunkowo bezpieczna przestrzeń. Jeszcze raz podkreślę, rozumiem, że para Maxil ją cisnął, mówił i pokazywał wrażliwe rzeczy, ale nadal uważam, że przemoc nie jest rozwiązaniem. W każdym razie ich konflikt nie został zażegnany, w oktagonie raczej się nie zmierzą, więc wszystko zostanie po staremu. Foxler razem z Bundą robili wszystko, co w ich mocy, żeby wypromować loterię, gdzie nagrodą był Nissan GT-R. W trailerach Fame, podczas aferek i głównie na kanale Buddy, gdzie pojawiło się z nim kilka odcinków. Doszło nawet do tego, że wysyłali SMS-y do osób, które podały tylko numer poprzedniej loterii, a nie kupiły losu. Stawka była naprawdę wysoka, bo tym razem postanowili rozdać widzom samochód o wartości 1,3 miliona złotych, przerobiony i zaprojektowany praktycznie na nowo właśnie przez Buddę. Fura łącznie 1,330,331 zł. To jeszcze bardziej pozdrawiam Rafała, który jest na pewno mega Ponad milion to auto? Zadowolony z takiego plot twist to jest. Czemu? Natomiast abstrahując już od żartów i mówiąc poważnie, chociaż w sumie Pasternak poważnie nie wie, ile to kosztowało, to ten samochód to naprawdę bardzo dużo pieniędzy. Bania 330 i ktoś wygrywa ten samochód, co w dzisiejszych czasach za 39 ziko? Kurczę, no tak naprawdę jakieś dużej pizzy nawet no, dobrej. Drink na imprezie. Ale jak to wyglądało w praktyce i czy na serio loteria... Ale bejtowanie. Że no co, no możesz wygrać co? Odmówisz sobie co? Drinka jednego dnia? A możesz wygrać 1,5 miliona. Ty, to legalne jest takie namawianie ludzi? Bo to w sumie brzmi jak totalny skam. Szansa na to, że ktoś wygra jest już mała bardzo. Jest to dziwne, tak szczerze. Kurde. Ty se tak mówisz dwa razy w tygodniu, jak jest Euro Jackpot? A na co większa szansa? To już chyba na to auto, nie? Bo Euro Jackpota to jest szansa pewnie... Większa szansa pewnie na wojnę atomową. Poszła im tak słabo? Jak tak spojrzałem na bęben maszyny podczas losowania GTR-a i BMW, to na moje oko wygląda na to, że tych losów jest trochę mniej. Dziwne, bo loteria nie była promowana tylko przez Buddę, ale przecież całe Fame MMA i tak samo trailery najnowszej gali. Dwa razy Polak wygrał Euro Jackpota? O kurde! Nice. Kręciły się wokół tego samochodu. Samo losowanie... Ten Euro Jackpot jest... Jak to jest? Że cała Europa, czy tylko Unia Europejska? Czy jak to jest? Przyciągnęło sporo osób, ale... Czy po prostu kilka krajów w Europie, bo ja nie wiem tak szczerze, jak to działa. Zdecydowanie był to wynik poniżej oczekiwań. Oczywiście, jeżeli porównamy to z zapowiedziami bicia kolejnego rekordu, który do tej pory wynosił ponad 230 tysięcy osób... Jak często jest Winek w Euro Jackpocie, jak tyle ludzi w to gra? Raz na ile dni albo tygodni? I pobił go Budda, rozdając BMW. 178 tysięcy widzów na dwóch transmisjach, rekordu nie pobiliśmy, a... Co cztery losowania?
No jak co kilka sekund? Przecież... Nie, dobra, to ja nie wiem już jak działa ten Eurojack. Myślałem, że to jest jak totolotek, że jest raz na tam dzień czy coś. Losowanie. Nie ogarniam. Ten z BMW. 178 tysięcy widzów na dwóch transmisjach. Rekordu nie pobiliśmy, ale jesteśmy wdzięczni za obecność. W życiu nie miałem wiele na początku mojej przygody z internetem. Dziś to inny temat. Jeżeli chodzi o samo losowanie, to Boxer razem z Buddą zagrali w kamień papier nożyce o to, kto ma wyciągnąć ze skrzyni zwycięzcę. Padło na Buddę, a podczas losowania nie zabrakło emocji i czuć było panujący stres. Syk. Łapą losuję? Syk. Czy mam jeden? Ja zerknę, sekundkę. Tak, jest jeden. Proszę za losowanie. Pokazanie go, zanim my wszyscy zobaczymy, to pan pokaże do kamery. Chłopce, łapą losuję. Tak, ja przeczytam. V, G, L, F, M. V, G, L, F, M. Pan Mikołaj. Mikołaj. Kurczę, znaczy pieczątek. Ja zamykam jednego Mikołaja tej. Ja... Miksera. Jednak to nie Mikser wygrał GTR, a 21-letni Mikołaj z Żywca razem z dziewczyną. Kiedy do niego zadzwonili, miał tak spokojny i może był nawet powiedział, że znudzony głos, że nawet prowadzący byli zaskoczeni brakiem emocji. Co? Halo? Halo, Mikołaj? Siema, tak. Mikrofon dajmy. Poczekajcie, weźmiemy mikrofon do ciebie. Czekaj na głośnik. Mikołaj? Tak, Mikołaj. A wiesz, w jakiej sprawie dzwonimy? Wiem, w jakiej sprawie, no. Jak to, wiesz, to ty, kurczę, to ty oglądasz streama? No tak, wiesz, może to jakoś tak włączyło. Ale czekaj, bo to ty wiesz, co wygrałeś? Ziomal ma zimną krew, on zachował zimną krew. Masz FaceTime? Poczekaj, masz FaceTime, masz iPhone'a? To nie, ja nie mam, chyba, że zadzwonimy pod inny numer, bo dziewczyna ze mną siedzi, no to... To czekaj, pogadamy jeszcze chwilę z tobą. Ty jest w tam git wszystko? Albo jesteś w takim szoku, albo jesteś aż tak stary, albo jesteś aż tak zimnokrwisty, że nic się to nie interesuje, żeś to wygrał. Dzień jak co dzień. Nie, wszystko odczułem mocno. Właśnie brzmisz strasznie stary, nie wiem czy ty wiesz co się dzieje w ogóle. Ostatecznie okazało się, że Mikołaj był po prostu mega zestresowany i całe ciśnienie uderzyło mu do gardła. Kupił najwyższy pakiet losów razem z dziewczyną i to na kilka godzin przed losowaniem. Co jest mordy? No co, no ciężko w to uwierzyć, no. Ile masz lat? No 21 za niedługo. To wiesz, że masz 21 lat i Nissana GTR-a, kumasz to? No i można go selnąć dzień od razu po dostaniu? BMW 91. Czyli ty masz BMW 91. To moje ukochane. Jednak ta nagroda może go sporo kosztować. Zapewne pamiętacie, że gdy Budda rozdawał BMW, to oprócz tego dał zwycięzcy spory zapas paliwa i 10 nowych opon. Tym razem zrezygnowano z tego wszystkiego i wraz z samochodem Mikołaj otrzyma tylko kasę na pokrycie podatku. No ale za to rozdano kilkanaście pomniejszych nagród, jak PlayStation 5, wypad na Fame MMA 20, czy 25 lub 50 tysięcy złotych. Mam wrażenie, że temat loterii tak jak szybko się zaczął, tak samo szybko się wypali, a przynajmniej w kontekście skrajnie drogi ich nagród. Ciekawe jak finansowo spięła się cała inwestycja i mimo, że raczej nie są statni, to jednak każdy liczył na więcej. Od dłuższego czasu nie pojawiały się informacje o kolejnej edycji Move Federation, czyli pojedynku drużyn piłkarskich składających się z influencerów. Edycja zebrała pochlebne opinie, w tym wiele osób traktowało to jako przyjemną odskocznię od Street Fightów. Dziś po cichu liczyłem, że się nie poddali i wrócą i na szczęście tak się stało. W trakcie Fame MMA 8... Duży koszt utrzymania takiego auta? Pewnie spory, ja bym selnął od razu. Naście ogłoszono drugą edycję MOVE, która odbędzie się po... A sprzedajesz Buddzie? A, no to ja od razu bym powiedział, to wiesz co, nawet nie będę podjeżdżał pod to auto, weź mi przelew zrób. Pod koniec roku. Druga edycja MOVE Federation stała się faktem, meldujemy się 7 października... To za 5 lat będzie warte 3 miliony? Chłopie, ja z 1,5 miliona w 5 lat bym zrobił 0. W sensie dodatkowe. Byłoby 15 milionów. 2023 roku na arenie Gliwice. Podobnie jak poprzednio, w tym roku również do gry wskoczy 6 drużyn influencerów, czyli łącznie 48 osób. Na przypomnienia, poprzednio udział wzięli włodarze Fame, uczestnicy projektu Freeza, Team UX, czy też niezależni twórcy jak Chinese. Zresztą ten ostatni miał małą spinę z Trybulskim, którego podczas meczu specjalnie kopnął i dostał czerwoną kartkę. Ciężka sytuacja drużyny Boxdera. O, pamiętam to. Faktycznie, a mu kopa za pierwszym. Jeżeli chodzi o konflikty podczas Move Federation, to zapewne pamiętacie głośną spinę pomiędzy Boxdelem a Nitrozyniakiem. Dla przypomnienia zaczęło się od potyczki słownej. Budda powiedział, że jak ty będzie chciał opchnąć od razu, to Buddę go odkupi, no i git. Bo pewnie znaleźć nabywcę na auto za 1,5 miliona nie jest prosto. Pomiędzy Sergiuszem a zwykłym kibicem, a skończyło się na wyzywaniu Boxdela na streamach od fałszywców. Chociaż to znane auto to. W sensie, no... W wielkim konkursie było auto jeszcze od Buddy, to pewnie dość szybko by się znalazł chętny, nie?
No i tu zaczęliśmy grać, oni w ogóle nie rozgrzewali się tutaj i on się spruło coś, tylko szkoda, że tego nie ma. Cześć, to ta stara drama, kojarzy coś. To jednak był mały dodatek do generalnie pozytywnych i sportowych emocji wokół gry w piłkę. Jak widać, da się poddymieć bez konieczności wchodzenia do oktagonu, czy też ogólnie bez tej otoczki wzajemnego bicia się. Trzymam kciuki, bo dobrze się bawiłem oglądając pierwszą edycję i mam nadzieję, że druga będzie... Hamulce 80 do takiego auta, w sensie? Co ile tak trzeba zrobić? Równie udana. Ostatnio informowałem was o pomyśle Hilux na odświeżenie Free Fightów. Chodzi o nową formułę Grand Prix, czyli turniej rozłożony na trzy gale, gdzie jest pewna pula zawodników dobieranych losowo do zestawień. Na ten moment poznaliśmy 5 z 8 gladiatorów i są to Marcin Najman. Nie no, ile te... Jeszcze ten Super Mario, jak to wygląda ta fota? Nie mogę z tego. To jest jakieś przerobione? Co to jest? Czemu on ma takie malutkie rączki? Nie wiem. Iman Japczan, Super Mario, Jacek Murański i Szalony Reporter. Jak już wspomniałem, w teorii mają być dobierani losowo, ale pojawiły się tutaj zapytania. Otóż specjalista od leaków, a.k.a. Szalony Reporter, wprost powiedział, że są z tym pewne problemy. Nie, ja w ogóle, moja federacja mi zabroniła o tym gadać, ale ja jestem niezbyt ostatnio zadowolony z... Co oznacza to? Jacka? Nie, z tu. Federacji mojej. Okay. I nie mówię, że jakieś tam popsuły te stosunki, ale jakoś tak są zgrzyty na naszej linii. Tak będzie, kurde. Kolejny mówię to słowo, ale wiesz co, ja sobie, miałem tym nie mówić, ale ja sobie zagwarantowałem Jokera, starzeje to ci się. Mówiłem, czyli no. Mogę się z Jackiem, znaczy nie wiem jak to będzie zrobione, czy będą zrobione koszyki, czy będziemy po prostu rozstawieni jak w Tekenie po dwóch stronach drabinki, a reszta się losuje, ale w każdym razie mam taką możliwość, bo bez tego powiedziałem, że nie wezmę udziału, że ja z Jackiem przynajmniej na pierwszy raz nie zawalczę, bo uznałem, że no to by było, wiesz, właśnie nie w porządku w stosunku do widzów, tylko że no, federacja powiedziała, Tomek, co? Po prostu zróbmy tak, że będziesz miał taką możliwość, ale czy z niej skorzystasz, to zobaczymy, bo może ci się jeszcze zmieni. Ale na chwilę obecnie uważam, że tak, że to wykorzystam. Czyli wychodzi na to, że losowy turniej nie do końca ma być taki losowy. Omawiając ten temat, wcześniej wypracowałem pomysł, ale moją jedyną obawą było ewentualne... Uszkodzenie nerwu X trójdzielnego. Tutaj jak mnie boli? Ta? I co teraz z tym nerwem? Jak mnie ten trójdzielny boli nerw? To ile się żyje? Mam jakieś te? Wylew wewnętrzny krwi do mózgu? To ile? To dożyje chociaż do końca gotika? Tylko to mnie interesuje. Ustawione losowanie. No i niestety, ale są przesłanki ku temu, że zaczyna się kombinowanie. Tutaj przypomnę, że Szalony Reporter nie chciał bić się z Jackiem ze względu na stary konflikt i nie chciał go promować. A tymczasem zdecydował się na udział w turnieju, w którym jest Murański i to logiczne, że... Dobra, Szalony Reporter już tyle razy sobie zaprzeczał. Że po co znowu to analizować? Szansa, że na siebie wpadną. Co ciekawe, swoje wątpliwości wyraził również Jacek, czyli jakby nie patrzeć, jeden z zawodników Hilux. Miejmy nadzieję, panie Jacku, że jeżeli się nie uda na halę, bo zostanie przekupione, to tak czy siak uda się panu porozmawiać z Tomkiem. Mam taką nadzieję, że nic nie zostanie ułożone, tak jak to twierdzi Szalony Szczur. Żeby nie bawić się w jakieś kombinacje, Murański zaproponował, aby pominąć w losowaniu jego i Szalonego, aby z góry było wiadomo, że zawalczą w pierwszej rundzie. Całość brzmi dziwnie, bo brak losowości zestawień i podejrzenia ustawki kompletnie przekreślają koncept Grand Prix. No bo wiecie, skoro Szalony nie chce walczyć z Jackiem, to teraz się może okazać, że na przykład Najman nie chce walczyć z Japczanem i będzie domagał się swojej karty Jokera. Mam nadzieję, że Hilux jakoś się do tego odniesie i wyjaśni, o co chodzi, bo szkoda byłoby marnować taki potencjał formuły. I tak jak podczas swej MMA ludzie potrafią kłócić się o totalnie abstrakcyjne rzeczy, tak i na polskim Twitterku rodzą się ogromne awantury o, przynajmniej z pozoru, błahe sprawy. Najnowsza afera dotyczy Gimpera, który stwierdził, że włosy na rękach u kobiety są oznaką zaniedbania, ale jak zawsze zacznijmy od początku. Co sądzicie o tym? Początku. Streamerka wpadkę udostępniła post gościa, który zakreślił w kółku włosy na kobiecej ręce oraz dodał opis z emotkami wymiotów i tekstem, jak laska może czegoś takiego nie wydepilować. Mocno poruszona streamerka odpowiedziała i to w dosadny sposób. Tak mi się cofa, jak powinny się cofać plemniki, z których powstał typie, laski mają za mało kompleksów. Dopierdolim jeszcze, że mają włosy na rękach, dziwne, że wolno nam mieć brwi, może powinniśmy myć się w kwasie, żeby nas nie było, to nie będziemy panu przeszkadzać. Tweet, jak i cały temat zyskiwał popularność, aż dotarł do Gimpera, który uznał, że podzieli się swoją opinią. Pisanie czegoś takiego jeszcze z żygającymi emotkami to przesada, ale tak jak większość lasek odrzuca niezadbany facet, tak większość facetów odrzucają niezadbane kobiety i trzeba się z tym pogodzić, bo święte oburzenie niczego nie zmieni. Dodał również mem, który miał zobrazować podejście kobiet do różnych...
typów facetów, gdzie kluczową różnicą było to, czy ktoś po prostu był zadbany, posiadał jakiś styl. Był zadbany, posiadał jakiś styl. Już w tym momencie rozpętała się burza na Twitterze, ale prawdziwe oko cyklonu pojawiło się pod odpowiedzią Kimpera na precyzujące pytanie. Uważasz, że włosy na rękach to zaniedbanie? Tak, podobnie jak nieogolone pachy czy miejsca intymne, podobnie jak nieobcięte paznokcie czy pognieciane ubranie. Mam o takie rzeczy u siebie, więc oczekuję tego od potencjalnej partnerki. Kwestia subiektywnych standardów. Jak mogliście zobaczyć... Napisał kwestia subiektywnych standardów i koniec dyskusji, szczerze. To jego podejście. A ktoś inny może lubić dredy na przedramionach i tyle. Każdy co lubi, tak? Widzowie? Każdy co lubi. Jego post wygenerował ponad 400 komentarzy i ponad 2 miliony zasięgu. I to nie był... Ja pierdziel. Ty, co jest z tym Twitterem? Ludziom się nudzi IRL? Czemu tam są takie dymy? Jedyny komentarz Gimpera, bo w sprawę włączyła się m.in. nieuczesana, która dodała, że niektórzy mają po prostu bardziej bujne włosy i że mężczyźni mają więcej włosów, a kobiety nie narzekają, na co Tomek odpowiedział, a niech sobie tam będą, jak komuś się to podoba. Niektóre kobiety noszą nawet monobrew, skoro komuś rośnie więcej włosów, to po co golić? Trzeba być naturalnie pięknym. W dyskusji pojawiły się nowe... Dzięki Krzyniu za 13 lat. Witam. ...argumenty, a jednym z nich był fakt, że włosy rosną naturalnie i... Siema, tylko przypomnieć, że dalej cię utrzymuję. Dziękuję, ojcze. Nowe argumenty, a jednym z nich był fakt, że włosy rosną naturalnie i tutaj również poznaliśmy stanowisko Gimpera. Paznokci też nie obcinacie, bo przecież każdemu rosną, w końcu nie ma co... Ty, ale po, jak ktoś mówi, że czegoś nie robi, bo to jest naturalne, to jest to głupie bardzo. W sensie, co to za argument? Nie rozumiem. Włosy na głowie też rosną i się ścina co jakiś czas. Chyba, że nie powinno się nigdy obcinać, bo przecież rosną naturalnie. Spełniać czyjś oczekiwań i wpisywać się w kanony piękna, bo komuś tak się podoba. Chciałem na początku przedstawić wszystkie najważniejsze informacje, żebyście mogli nabrać własnego przekonania. Nie każdemu. Tobie już nie rosną. Ale co ty gadasz? Nie mam nawet zakoli. W wieku 45 lat. Jeśli o tym nie słyszeliście. Mimo, że dla mnie osobiście jest to afera o nic, to patrząc na zasięgi posta, starałem się zrozumieć, dlaczego wzbudziło to aż tyle emocji. Z tego, co udało mi się ustalić, dyskutując z widzami podczas streamu, chodzi m.in. o użycie słowa zaniedbanie, które podobno użyte w tym kontekście jest chamskie. Uznałem, że warto sprawdzić definicję w słowniku i brzmi ona. Przecież ludzie się nie denerwują na jakieś zaniedbanie, kto to wymyślił, tylko denerwują się na to, że chłop wyraził opinię, a w dzisiejszych czasach nie możesz wyrazić opinii i koniec, i luj. Brak dbałości o coś, zły stan kogoś lub czegoś będący wynikiem braku dbałości. Gadasz, no i teraz część uznała, że włosy na rękach nie mogą być oznaką zaniedbania, a samo zaniedbanie bardziej wiązali z brakiem higieny, pokroju tłustych włosów, brudnych zębów albo kilkudniowego ubrania. Uważam, że różnica w postrzeganiu tego aspektu wynika z... Ja zawsze ubranie noszę 2 tygodnie, a wy to samo. ...preferencji. To znaczy, dla Gimpera golenie rąk może być tak ważnym aspektem... Dzięki, Acer, za Subaronox. ...aspektem tak istotnym elementem wyglądu, że wrzucił to do kategorii zaniedbania, mimo że dla wielu osób jest to błaha sprawa. I no właśnie, to jest drugi element całej dramy, czyli mówienie o własnych preferencjach. W pierwszym poście Gimper nie zaznaczył, że chodzi o jego osobiste preferencje, tylko zabrzmiało to jak ogólna ocena, którą każdy powinien podzielać. Natomiast już w odpowiedzi na komentarz zaznaczył, że to kwestia subiektywnych standardów, w tym wypadku jego własnych. Prawda jest taka, że mniej czy bardziej świadomie, ale każdy z nas skupia się na danych elementach wyglądu drugiej osoby. Czasem są to popularne aspekty jak kolor włosów albo oczu, wzrost, sylwetka, paznokcie, linia włosów. Ale czasami jest to też kwestia stóp, tak jak w przypadku Amadeusza Ferrariego. Ale mam coś... A, to zmiana już jest tej dramy. Ty, to koniec o tych włosach na łapach? I co wyniknęło z tego? Nic? Czy na Twitterze jest jakakolwiek puenta? Czy ludzie tam się obrzucają gównem z nudów? Po czym idą do następnego tematu się obrzucać gównem, bo nie mają życia? Czy na Twitterze jest sens? O co tu chodzi? Nie używam tego gówna, więc nie wiem. Pytam was. Ja tam tylko memy oglądam. Okej. Okay. No dobra, no nic. Kwestia subiektywnych standardów, w tym wypadku jego własnych. Prawda jest taka, że mniej czy bardziej świadomie, ale każdy z nas skupia się na danych elementach wyglądu drugiej osoby. Czasem są to popularne aspekty jak kolor włosów albo oczu, wzrost, sylwetka, paznokcie, linia włosów.
Ale czasami jest to też kwestia stóp, tak jak w przypadku Amadeusza Ferrariego. Ale mam coś takiego, że na przykład jak dziewczyna ma stopy, które ich kształt albo coś mi nie odpowiada, to no, psychicznie cały czas nawet jakbym zbliżał się w nią, gdzieś z tyłu głowy mi podpowiadało, ach, ta stopa. Wcale nie pomalowałam paznokcie. Pomalowałaś? Tak. No i widzisz, co dziesiąta. Ja bardzo zwracam na to uwagę. A mogę tylko jednego? Jedną stopę? Tak, tak. Aj, aj, aj. No. Uważam, że każdy z nas ma prawo do własnych preferencji, nawet tak... Jakbyś napisał na Twitterze, że na przykład Lux masz za dużo skinów, to by cię Julki skancelowały i wyzywały od szowinisty. I że co, może skiny do męskich postaci mają być? Może by tak było. Uważam, że każdy z nas ma prawo do własnych preferencji, nawet tak specyficznych jak włosy na rękach. Póki Gimper przedstawia to jako coś, co jest dla niego ważne i nie próbował wmówić wszystkim innym, że też muszą przykładać do tego taką uwagę, to nie widzę nic z tym złego. Sprawę skomentowała również partnerka... A, to dalej jest ta drama o włosy. Tylko, że porównał, że jednym się podobają stopy, a innym ogolone ręce. Aha. Okej. Okay. No ty tylko, że ręce można ogolić albo nie, a stopę co zrobisz? Utniesz te palca, żeby była mniejsza, czy coś takiego? Nie wiem do końca, na czym podoba się komuś stopa, na jakiej zasadzie się stopa podoba. Czy dlatego, że jest mała, czy dlatego, że się palce układają w coś? Nie ogarniam tego, jak to działa, ale tego się chyba zmienić nie da. Przecież. Więc nie wiem. Próbował. Wolisz stopę ogoloną czy hobbicią? Hobbicią. Mówić wszystkim innym, że też muszą przykładać do tego taką uwagę, to nie widzę nic z tym złego. Sprawę skomentowała również partnerka Gimpera Szeja, która po pierwsze odcięła się od jego poglądów. A, żeby nie było, ja się nie zgadzam z tą opinią, że włosy na rękach to zaniedbanie, więc proszę mnie w to nie mieszać. Tato, poka ręce! A po drugie pokazała fotkę, na której widać, że sama posiada włosy na rękach. Wychodzi... Ale Gimper się jej boi zwrócić uwagę. Tak słyszałem. Więc na to, że Tomek postrzega ją jako zaniedbaną, ona ma to w dupie i nadal są razem. Być może to właśnie za sprawą jej delikatnej, kompletnie pozbawionej przemocy sugestii, Gimper postanowił odnieść się do sprawy. Hej misie, czytam sobie krytykę i wasze opinie w temacie afery włosowej, pomyślałem, że się afera może krótko odniosę. Większość moich wpisów w odpowiedziach na komentarze ludzi była tronem i podkrętą. Afera. Dobra, przyznam się, ja w gimnazjum śmiałem się ze stażysty, który przyszedł na historię, mówiłem to już, i on był studentem jeszcze i prowadził lekcje historii. Miał takie kudły na łapach, że się nie dało z tego nie śmiać. I na drugą lekcję przyszedł w koszuli już naciągniętej na te ramiona. To się jeszcze bardziej śmialiśmy, bo to chował przed nami, bo wiedział, że się śmiejemy. Dobra, cancelet jestem, zara. Jak coś, to nie uważam, że kobietom nie wypada mieć włosów na ciele, a chłopakom wolno. Ale to był chłop. Napisałem moją pierwszą... To był chłop. To można się z chłopa śmiać, czy nie? Wypowiedź w odpowiedzi na wpis wpadki. Zgadzam się z zarzutami, źle dobrałem słowa i zwrot. Dla mnie jest to nieatrakcyjne, bardziej by pasowało. Nazywanie kwestii subiektywnych tak mocnymi słowami mogło być krzywdzące, więc za to przepraszam. Czy Gimper rzeczywiście trollował, czy może po prostu stara się zapanować nad aferą, która wymknęła się spod kontroli? Postaram się to ustalić na... Ty, w sumie czekaj. Nie sądziłem, że dla wielu ludzi to ważny temat, wyraziłem luźną opinię, nie chciałem nikomu tym dopieprzyć. Nie wiem tak szczerze, czy on trollował, czy nie. Może mu się znudziło już i kłócenie z ludźmi i uznał, że kończy tę dramę. Ale pytanie mam tutaj na końcu. Nie wklejajcie mi moich zdjęć, jak byłem łysy. W sensie, ludzie zamiast odpowiedzieć na temat, zaczęli go wyzywać? Czyli oni mają problem, że on kogoś wyzywa, wyrażając swoją opinię i go wyzywają i wklejają zdjęcie, jak jest łysy i mają problem? Co? Przecież oni mają problem, że kogoś obrażą. Czemu go obrażają? Pamiętam, że też miałem podobnie, jak wtedy, co mówiłem o tej babie, co nie goliła pach. To ludzie mi pisali tak. Ta? A czemu o tym mówisz, jak masz brodę? Szachmat. Fajna drama. Baby z Włochami do gazet szukać żyletek i się zgolić. Jestem skancelowany. Dobra, nie, żartuję. Co komu się podoba? Lubisz, jak kobieta ma włosy? Albo lubisz sama mieć włosy? Git. Fajnie.
Nie no, nie wiem o co to drama. W sensie dla mnie to niech każdy sobie wygląda jak chce, ale można wyrażać opinię. Przecież to jest twoja opinia, czy ci się to podoba, czy nie. Twitter nie jest po to, żeby wyrażać opinię? Bo nie rozumiem. Jak ktoś lubi włosy na rękach, to niech sobie ma i tyle. Blank Beats Production. Husaria! Mamy znowu szansę przyjąć Europę! Husaria! Brrr! Husaria! Mamy szansę!